Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 104 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania tradycyjnie pomódmy się słowami psalmu 69 wersety od 2 do 16. Wybaw mnie Boże, bo woda mi sięga po szyję. Ugrzązłem w mule topieli, i nie mam nigdzie oparcia. Trafiłem na wodną głębinę, i nurt wody mnie porywa. Zmęczyłem się krzykiem, i ochrypło mi gardło, osłabły moje oczy, gdy czekam na Boga mojego. Liczniejsi są od włosów na mej głowie, nienawidzący mnie bez powodu. Silni są moi wrogowie, nieprzyjaciele zakłamani. Czyż mam oddać to, czego nie porwałem? Boże! Ty znasz moją głupotę i występki moje nie są zakryte przed tobą. Niech przeze mnie nie wstydzą się ci, co tobie ufają. Panie Boże zastępów. Niech przeze mnie się nie rumienią ci, którzy ciebie szukają, Boże Izraela. Dla ciebie bowiem znoszę urąganie i hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki bo gorliwość o dom Twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi uwłaczających Tobie. Trapiłem siebie postem, a spotkały mnie za to zniewagi. Przywdziałem wór jako szatę i pośmiewiskiem stałem się dla tamtych. Mówią o mnie siedzący w bramie i śpiewają pieśni ci, co piją sycerę. Lecz ja śle moją modlitwę do Ciebie. O Panie, czas to łaski. Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w zbawczej Twej wierności. Wyrwij mnie z bagna, aby mnie zatonął. Wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, i z wodnej głębiny. Niechaj mnie nurt wody nie porwie, niech nie pochłonie mnie głębia, niech otchłań nie zamknie nade mną swej paszczy. Wracamy do cyklu czytań ksiąg historycznych Starego Testamentu. Księga Rut wprowadzi nas w historię królewskiego rodu Dawida, z którego narodził się mesjasz Pan, Jezus Chrystus. Przeczytajmy dwa pierwsze rozdziały tej księgi. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Z Betlejem judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi Moabu. Nazywał się ten człowiek Elimelek. Jego żona Noemi, jego dwaj synowie Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem Judzkiego. Przybyli na ziemię Moabu i tam zamieszkali. Elimelek, mąż Noemi, zmarł, a Noemi pozostała ze swymi dwoma synami. Oni wzięli sobie za żony Moabitki. Jedna nazywała się Orpa, druga nazywała się Rut. Mieszkali tam około dziesięciu lat. Obaj, tak Machlon jak i Kilion również zmarli, a kobieta pozostała, przeżywszy obu swych synów i swego męża. Wyruszyła więc Noemi i z nią jej synowe, aby wrócić z ziemi Moabu, ponieważ usłyszała w ziemi Moabu, że Pan nawiedził swój lud, dając mu chleb. Wyszła z tej miejscowości, którą tam zamieszkiwała, obie jej synowe z nią, i wyruszyły w drogę powrotną do ziemi Judy. Powiedziała Noemi do obu swych synowych: Odejdźcie, wróćcie każda do domu swej matki, a pan niech postępuje z wami według swej dobroci, tak jak wy postępowałyście wobec zmarłych i wobec mnie. Niech pan sprawi, abyście osiągnęły spokojne miejsce, każda w domu swego męża. Ucałowała je, ale one zaczęły głośno płakać, mówiąc do niej: Nie, my wrócimy z tobą do twego narodu. Noemi powiedziała: Wróćcie, moje córki, czemu idziecie ze mną? Czyż mam jeszcze w swoim łonie synów, którzy mogliby zostać waszymi mężami? Wróćcie, córki moje, odejdźcie. Jestem bowiem zbyt stara, aby wyjść za mąż. A jeślibym nawet powiedziała: Mam nadzieję, że jeszcze tej nocy będę miała męża i zrodzę synów, to czyż czekałybyście na nich, aż dorosną? Czyż dla nich wyrzekłybyście się małżeństwa? Nie, moje córki. Jestem bowiem jeszcze nieszczęśliwsza od was, gdyż podniosła się przeciw mnie dłoń pana. Znowu zaczęły głośno płakać. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, a Rut pozostała przy niej. Oto twoja szwagierka wróciła do swego narodu i do swego Boga, powiedziała Noemi do Rut. Wracaj i ty za twą szwagierką. Odpowiedziała Rut: nie nalegaj na mnie, abym opuściła Ciebie i abym odeszła od Ciebie, gdyż gdzie Ty pójdziesz, tam ja pójdę. Gdzie Ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, a Twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie Ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni i tam to dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od Ciebie. Noemi widząc, że ród uporczywie obstaje przy tym, aby iść z nią, przestała mówić do niej o tym. Poszły we dwie, aż doszły do Betlejem. A gdy weszły do Betlejem, zawrzało o nich w całym mieście. Kobiety zaś mówiły więc to jest Noemi. Powiedziała do nich: Nie nazywajcie mnie Noemi, ale nazywajcie mnie Mara, bo wszechmogący napełnił mnie goryczą pełna wyszłam a pustą sprowadził mnie pan czemu nazywacie mnie Noemi gdy pan wydał świadectwo przeciw mnie a wszechmogący uczynił mnie nieszczęśliwą wróciła więc Noemi a z nią była Rut moabitka jej synowa która przyszła z ziemi Moabu przyszły zaś do Betlejem na początku żniw jęczmiennych Noemi miała powinowatego krewnego jej męża Człowieka bardzo zamożnego z rodziny Elimeleka. Nazywał się Boz. Powiedziała Rut Moabitka do Noemi: Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, który będzie mnie darzył życzliwością. Idź, moja córko odpowiedziała jej Noemi. Rut wyszła więc i przyszła zbierać kłosy na polu za żniwiarzami a przypadkiem tak się stało, że było to pole Boza, który był z rodu Elimeleka. A oto Boz przybył z Betlejem i powiedział do żniwiarzy: Niech Pan będzie z Wami. Niech błogosławi Ci Pan, odpowiedzieli mu. Zapytał Boz swego sługę pilnującego żniwiarzy: Czyja jest ta młoda kobieta? Odpowiedział sługa pilnujący żniwiarzy: To jest młoda Moabitka, która przyszła z Noemi z ziemi Moabu. Powiedziała ona, Pozwólcie mi szukać i zbierać kłosy za żniwiarzami. Przyszła i pozostała od rana aż dotąd, a jej odpoczynek w domu był krótki. Powiedział boz doród: Słuchaj dobrze, moja córko. Nie chodź zbierać kłosów na innym polu i nie odchodź stąd, ale przyłącz się do moich dziewcząt. Spójrz na pole, na którym pracują żniwiarze. Idź za nimi. Oto nakazałem młodym sługom, aby ci nie dokuczali. Kiedy będziesz miała pragnienie, idź do naczyń napić się tego, co będą czerpać młodzi słudzy. Wtedy ród padła na twarz, oddając pokłon aż do ziemi, i zawołała: Dlaczego darzysz mnie życzliwością, tak, iż mnie uznajesz, choć jestem obca? Odpowiedział jej boz. Oznajmiono mi dokładnie to wszystko, co uczyniłaś swojej teściowej po śmierci swego męża. Opuściłaś ojca swego i matkę swoją i swoją ziemię rodzinną, a przyszłaś do narodu, którego przedtem nie znałaś. Niech cię wynagrodzi Pan za to, coś uczyniła, i niech będzie pełna twoja nagroda u Pana, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić. Obyś darzył mnie życzliwością, panie mój, powiedziała. Oto uspokoiłeś mnie i przemawiałeś z dobrocią do swej służebnicy, chociaż nie jestem nawet równa jednej z Twoich służących. W czasie posiłku powiedział do niej Boz: Podejdź tu i jedz chleb, maczając swój kawałek w kwaśnej polewce. Usiadła więc koło żniwiarzy, a Boz dał jej prażonych ziaren. Jadła je. A gdy nasyciła się, resztę schowała. Potem wstała, by zbierać kłosy. Boz wydał polecenie swoim sługom. Wolno jej zbierać kłosy nawet między snopami. Wy zaś nie czyńcie jej wstrętów. Co więcej, wyrzucajcie dla niej kłosy z pokosu i pozostawiajcie, żeby je mogła zebrać. I nie krzyczcie na nią. Rut zbierała kłosy na polu aż do wieczora. A gdy wymuciła kijem to, co zebrała, było około efy jęczmienia. Wziąwszy go, poszła do miasta i zobaczyła jej teściowa to, co zebrała. Wtedy Rut wyjęła i dała jej to, co pozostało jej z posiłku. – Gdzie zbierałaś dzisiaj kłosy? – zapytała ją teściowa. – Gdzie pracowałaś? – Niech będzie błogosławiony ten, który zaopiekował się tobą. Wtedy wyjawiła swej teściowej tego, u którego pracowała, mówiąc: Człowiek, u którego pracowałam dzisiaj, nazywa się Boaz, powiedziała Noemi do swej synowej. Niech będzie on błogosławiony przez Pana, który nie przestaje czynić dobrze żywym i umarłym. I dodała Noemi: Człowiek ten jest naszym krewnym, jest jednym z mających względem nas prawo wykupu. I jeszcze powiedział mi rzekła Rut Moabitka Przyłącz się do moich dziewcząt, dopóki nie skończą całego mojego żniwa. Noemi powiedziała do swej synowej Rut. Lepiej dla ciebie, moja córko, że będziesz wychodzić z jego dziewczętami, niż mieliby cię źle przyjąć na innym polu. Dołączyła się więc Rut do dziewcząt Boza, aby zbierać kłosy do czasu zakończenia żniw jęczmiennych i żniw przenicznych, a mieszkała ze swoją teściową. Druga część XX rozdziału Ewangelii według Świętego Jana, wersety od 19 do 31, opowiada o pojawieniu się zmartwychwstałego Jezusa przed swoimi uczniami i o wydarzeniu, które później zyskało miano niewierności Tomasza. Te momenty są kluczowe dla zrozumienia chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie i potwierdzają misję uczniów Chrystusa. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam, jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego Widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich. Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli i wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.